Szczęść Boże, coś wam powiem. Bóg ostrzega nas przed naszym indywidualizmem. Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Jeśli zerwie się z nim kontakt, jeśli przestanie się go słuchać, to o owocach możemy tylko pomarzyć. Wybujamy gdzieś wysoko, jak dzikie pnącze, które tylko wyjaławia całą roślinę. Jedynym sposobem na ratunek krzewu jest ostre cięcie tego, co jest zbędne. Zawczasu mam jednak zaproszenie, byśmy zawierzyli Bogu, który chce zatroszczyć się o każdego z nas, bo mu zależy. On nie chce, żebyśmy marnowali siły na coś, co jest bezowocne. Nie chce, byśmy kołysali się tylko na wietrze. Pragnie, byśmy zwracali się ku Chrystusowi, który jest źródłem wzrostu i wydawania owoców. Lecz nie o owoce tu tylko chodzi. Można się skupić na tym, by nasza praca była efektywna, by każde nasze działanie było uciechą, ale w tym też można się zatracić. Kiedy skupiamy się na wynikach, często zapominamy o tym, co jest istotne. W naszych działaniach odnosimy się do innych, a więc porównujemy się, czy już jesteśmy wystarczająco dobrzy. I niestety ciągle widzimy jakieś niedoskonałości i przez to jeszcze więcej pracujemy. Ewangelia mówi dziś stop. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Trwajcie we mnie, mówi Jezus, bo to jest właściwy kierunek. Trwać w winnym krzewie to czerpać z tego, co najlepsze. Patrując się w Chrystusa, nie zwracamy uwagi na opinie i nie porównujemy się do innych, bo naszą uwagę skupia On sam. Nie porównując się, nie dokonujemy w swoim sercu osądu innych, nie wzbudzamy w sobie zazdrości. Chrystus chce uchronić nas przed napięciami, ale także przed zajmowaniem się samym sobą, swoimi troskami, swoim sukcesem. Owocność życia polega na głębokiej wspólnocie z Jezusem. Jeżeli dana parafia czy wspólnota tworzy coś w oderwaniu od Boga, to jej praca prędzej czy później się rozsypie. Jeśli ktoś skupia tylko ludzi wokół siebie, a nie prowadzi do Boga, to jest tym badylem, który należy odciąć. Zobaczmy, że ludzie, którzy żyją w oderwaniu od Boga, poszukują swojego szczęścia we wszystkim, co jest ulotne. Poszukują wrażeń, doznań, niby się uśmiechają, chwalą się kolorowymi zdjęciami, ale zapewne w środku czują pustkę, którą muszą wypełnić czymś nowym. Owocne życie przynosi dopiero realizacja przykazania miłości. Jej przykład mamy w relacji Ojca i Syna w Duchu Świętym. Każdy grzech osłabia naszą relację z Bogiem. Jezus mówi, że uczniowie są czyści dzięki Jego Słowu, a to oznacza, że w tymże Słowie jest codzienna porcja wszystkiego, co potrzebne jest nam do wzrostu. Żyjąc tym Słowem, zaczynamy żyć tym, co Boże. A żyjąc tym, co Boże, zaczynamy wydawać konkretne owoce. Świat działa na nas jak magnes, przyciąga nas swoją barwnością, atrakcjami, ale tylko po to, by wyssać z nas życie. Zobaczmy, ile reklam, które do nas docierają, opisanych jest jako coś, co musimy mieć. Wszystko po to, by zająć nasz czas i skupić uwagę na tym, co zbyteczne. Życie bez Boga wydaje się być bezsensowne i jałowe, natomiast życie w Bogu rozkwita i jest harmonijne. Doświadczamy wtedy, że Słowo nie tylko nas oczyszcza, ale i także uzdrawia. Trwanie w tym życiu sprawia, że stajemy się strażnikami życia i prawdy, a jednocześnie naszym działaniem uwielbiamy Boga na wieki. Z Panem Bogiem.